12 listopada 2014 roku w tym lesie znaleziono ciało młodego Jakuba Szymandy. Według śledczych z Golunia Dobrzynia chłopak miał odebrać sobie życie. Ta sprawa budzi jednak wiele wątpliwości. Policja i prokuratura nie zrobiły nic, aby rozwiązać tą zagadkę. Państwa życie dzieli się właściwie na dwa etapy. Jeden przed, a drugi po 12 listopada 2014 roku. Jak wspominają Państwo ten dzień? Może żona się wypowie. No, 12 zawsze zaczynał się tak jak każdy inny dzień. Wstawałam rano, syn wstawał rano do szkoły. Robiłam mu śniadanie, herbatkę, kanapki do szkoły. Jadł. No i wyjeżdżał. Nawet kiedyś do mnie powiedział, mama, mówi, ty już nie wstawaj, mówi, bo już jestem, mówi, już duży, mówi, to ja sobie sam będę zrobić. A mówię, dopóki będziesz jeździł do szkoły, to zawsze mam tyle czasu, żeby wstać i ci wszystko zrobić. Zjadł śniadanie, wziął kanapki. No to cześć, zawsze do mnie mówił, tak fajnie, cześć, mamuś, to ja jadę. No i pojechał. No właśnie, Jakub był Państwa jedynym synem. Tak. Pan sobie wspominałem, jakim był człowiekiem? Dla mnie był najkochańszy. Ja Jakuba urodziłam, jak miałam 28 lat. I on był taki wytęskniony, wypieszczony. To nie było tak, że o, będę miała dzieciaka, bo mam 18 lat i się martwię. Ja na niego czekałam. I zawsze będę mu. Syn był wspaniałym chłopcem. Mieliśmy dobry kontakt. Niektórzy tak oczernili, że ja nie miałem z synem dobrego kontaktu, że byłem złym ojcem. Każdą jedną rzecz robiliśmy wspólnie. Jak syn lubił grać muzykę, próbował być disc jockeyem, każda wymiana sprzętu. Ja miałem duże doświadczenie, bo kiedyś prowadziłem dyskoteki. Jeździliśmy razem wymieniać sprzęt. Kupował, jeden sprzedawał. Zawsze tata, pojedziesz ze mną wymienić? Tak. Prawo jazdy, jak robił, prosił mnie, tata, czy ty będziesz cały czas ze mną jeździć do Torunia, bo chciał mieć prędzej prawo jazdy. Mówię, nie ma problemu, mówię, Kuba, będziemy jeździć. Także byliśmy zawsze razem. Wszystkie wakacje jeździliśmy razem, czy to było nad morzem, czy w górach. Graliśmy w tenisa razem ziemnego. I można powiedzieć, że to był, tak jak większość jego kolegów i koleżanek określa, wspaniały chłopak, tak? Wspomniał Pan właśnie, że jego pasją była muzyka, to za tą pasję i pracę jako disc jockey kupił sobie swój pierwszy samochód i to tym samochodem też przyjechał tego feralnego dnia, prawda, po szkole? Tak, tak, częściowo tak, zarobił sobie sam pieniążki, on umiał bardzo dobrze sobie organizować pieniądze. Ktoś sobie zażyczył osiemnastkę, to jechał sobie, zagrał osiemnastkę. Jak ktoś chciał pięćdziesiątkę, to grał pięćdziesiątkę, bo zgrywał sobie mnóstwo muzyki akordeonowej, gdzie ludzie się wspaniale bawili. Pomagał nam dużo w ogrodnictwie, wywoził kwiaty, jeździł w nasze punkty sprzedaży, także angażował się bardzo mocno, tak, w nasze tutaj produkcje. I ten samochód, można powiedzieć, że miał osiemnastkę, którą żeśmy mu wyprawili, to część pieniążków jest osiemnastki, resztę swoich i kupił sobie swoje auto pierwsze. No właśnie, de facto Państwo go widzieli po raz ostatni, kiedy siadał do tego samochodu 12 listopada 2014 roku, prawda? Tak. Tak, odjechał stąd Kuba, przyjechał ze szkoły. My żeśmy mieli już prędzej wiadomość ze szkoły od pani dyrektor i pani wychowawczyni, że Kuby nie było. I byliśmy zdenerwowani, że gdzie był.
No i wsiadł w samochód i stąd odjechał razem z Karolem. On przyjechał razem z Karolem. I powiedział, że jedzie odwieźć Karola. No właśnie, Karol to był jego kolega szkolny. Kto to był? Oni już się znali od gimnazjum. I on tu u nas przebywał. Przychodził do Jakuba. Tak. To był kolega z ławy szkolnej, który Jakub był z nim przez gimnazjum i później razem do szkoły średniej do Gronowa poszli, tak? Znaczy Karol był rok młodszy, ale razem utrzymywali kontakty. Po innym profilu, bo Kuba kończył informatykę, a Karol chyba samochodową szkołę. Państwo wspomnieli, że waszego syna w dzień, w którym go widzieliście po raz ostatni, nie było w szkole. On ten czas, kiedy go w szkole nie było, spędził z Karolem? Tak, cały ten czas był z Karolem. Z tego, co żeśmy się dowiedzieli, to byli gdzieś w Toruniu i później jakoś się tutaj znaleźli, na Podzamku wrócili, tak, do nas, przyjechali do domu, tak. A co robili w Toruniu, to my dokładnie nie wiemy i z kim przebywali, tylko teraz ze śledztwa się dowiadomili, że były jakieś inne jeszcze osoby. No właśnie, w ten dzień, jest też, jak czytałem akta, to jest mowa o tym, że państwa syn miał dostać mandat, prawda? Tak, prawdopodobnie jechał i na ulicy zauważył swoją byłą dziewczynę, która jechała z innym kolegą jego, któremu niby ją odbił i próbował ją za wszelką cenę wyprzedzić. No i wpadł na patrol, no i wiadomo, no co, no przekroczenie prędkości, dostał mandat, tak? Ale ten mandat to tam, no, to nie miał żadnego większego znaczenia, by zapłacił mandat i jeździł dalej, tak? No właśnie, państwa syn odjeżdża spod domu z Karolem i co się później wydarza, co się dzieje? No my pracujemy w dalszym ciągu, bo żeśmy mieli akurat ten dzień dostawy ziemi z Litwy, podłoża. Rozładowujemy ten samochód, no i próbujemy skończyć ten rozładunek. Skontaktować się też. I później Kuba 3 godziny go nie było, spojrzałem na zegarek, bo ja przedzwonię do Jakuba, ale nie odbiera, tak? Nie odbiera. Jak nie odbiera, no to my żeśmy mieli tak ustalone, że jak 3 razy tam przedzwoniłem, to Jakub zawsze odzwaniał. Nie było tego, żeby nie odzwonił. No jak już za 3 razem nie odzwonił, no to ja mówię, trzeba jechać do Karola, zapytać się, gdzie Jakub, ale co oni w ogóle robią, tak? No i pojechaliśmy na dół do Karola, tak? I co panu Karol powiedział, kiedy pan przyjechał na miejsce tego domu? Ja jak weszłem do nich, zapukałem, to Karol wchodził, właśnie skądś wszedł, nie? I rozmawiał przez telefon, tak? No i Karol powiedział, że on nie wie, gdzie jest Jakub i jego to nie obchodzi. No to mówię, jak cię nie obchodzi, no to ja jadę na policję, zgłaszam na policję. Mówię, bo ja się o syna martwię, bo mi za 3 razem nie odzwonił. Pan wspomniał, że Karol skądś chodził. Z tego, co wiem, to pani też widziała wchodzącego. Ja widziałam, mąż wszedł do ich domu. W międzyczasie ja się obejrzałam i zobaczyłam, jak Karol wchodził do tego domu, rozmawiając przez telefon, ale wchodził drugimi drzwiami, bo oni mają drzwi od tarasu i od ulicy. I go widziałam rozmawiającego, jak wchodzi na teren posesji. Z tego, co ja wiem, to on państwu powiedział, że cały czas był w domu, prawda? Tak, no w zeznaniach teraz też tak jest, że zeznał, że on się nigdzie nie ruszał. A to jest nieprawda, bo my żeśmy go obydwoje widzieli, tak? I to jest kłamstwo. Dla mnie to jest no, obrzydliwe kłamstwo. Coś mówił jeszcze, poza tym, że cały czas był w domu? Że grał w Playa, że on grał na Playu i że on nigdzie nie wychodził, tak? No. Także nie mam pojęcia, jak to się wszystko rozwiązało, że on wiedział, gdzie od razu jechać na przykład, tak? Gdzie jest syn. No właśnie, bo państwo jadą na policję, tak. A w tym samym czasie Karol dzwoni do swoich kolegów i każe szukać waszego syna i wskazuje dokładne miejsce, gdzie potem tak. Syn, ciało syna się tak, znajduje. Tak, to prawda, to prawda. Policja przyjeżdża po niego patrol i jedzie z patrolem w to miejsce, wskazując dokładnie, gdzie to jest, tak? No ale tam już byli ci panowie na miejscu, oni dzwonili na policję i oni już tam... Ci koledzy, których Karol... Tak. On se przyjeżdża dopiero z policją, tak? Ale co on ustalił w drodze z tą policją, to nie wiem. Bo dla mnie to jest bardzo podejrzane, że ci policjanci pozwolili na odjazd samochodem bez prawa jazdy Karolowi z miejsca zdarzenia, tak? Zanim do tego dojdziemy, to jeszcze chciałem zapytać, co państwo sobie pomyśleli, wiedząc, że Karol wskazał miejsce, gdzie jest ciało waszego syna? Czy to nie było coś dziwnego?
No bardzo dziwne, no jeśli on cały dzień był w domu, jak twierdzi, i grał w playa, no to skąd mógł od razu wiedzieć, że akurat Jakub jest tam w tym miejscu i dodatkowo wysłał trzech kolegów w tym samym czasie? Żeby oni byli pierwsi od niego? Tak, no dlaczego, jak wiedział, gdzie Jakub jest, dlaczego sam tam nie pojechał? Od razu. Mógł powiedzieć nam, pojedziemy, może tam jest. Jak się Państwo dowiedzieli o śmierci syna? Gdy byliśmy u Karola, pojechaliśmy wtedy na komendę zgłosić zaginięcie syna. Patrol, który jechał, wziął powiedzieliśmy, że mieliśmy informację od Karola, gdzie prawdopodobnie syn może być. Patrol pojechał z nim na miejsce do Gałczewa. Nas z komendy już nie wypuszczono, tylko mąż podał numery rejestracyjne samochodu. Gdy podawał te numery, zawahał się przy końcówce. To było dla mnie bardzo dziwne, bo dyżurujący policjant sam podał końcówkę już z wyprzedzeniem męża. Wtedy automatycznie nas policja wzięła do góry do pokoju i nie chcieli nas stamtąd wypuścić. Bardzo dziwne to się wydawało. Pilnował nas taki policjant. Siedział z nami w pokoju i bardzo strasznie zdenerwowany był. Palił papierocha za papierochem. Później po jakimś czasie, nie wiem ile to mogło upłynąć, pół godziny, 20 minut, bynajmniej tak odbierałam, że ten czas mi tak szybko tam jakby zleciał. I usłyszeliśmy, jak wjeżdża karetka pogotowia na sygnale. I po chwili usłyszeliśmy, jak duża grupa idzie po schodach, bo my siedzieliśmy na piętrze. No i oni weszli do tego pokoju, lekarz, no i tam ci panowie z pogotowia. I wtedy jeden z policjantów powiedział, że nas syn nie żyje. Żeśmy zemdleli obydwoje od razu i próbowano nas ratować, tak? I można powiedzieć, że było po nas, tak? Później nas odwieziono tutaj na miejsce. Policja przyjechała tutaj na miejsce i ja tego momentu nie zapomnę do dzisiaj, tak? Policjant podszedł do mnie i oddaje mi portfel i telefon komórkowy syna i mówi, i tyle mogę dla pana zrobić. I telefon dostałem do ręki, tak? Ale nie wiedziałem, że ten telefon był wyczyszczony. Tylko dostałem telefon, gdzie w zeznaniach niektórych ludzi jest kłamstwo, że telefon syna był w domu. Nie, telefon Jakub miał przy sobie. Także to jest ewidentna sprawa. Telefon był cały czas przy nim, gdzie mi przywieziono telefon, gdzie ja dałem później do badań i się okazało, że telefon był pusty. No właśnie tych takich, nazwijmy to tak, mownie dziwnych zbiegów okoliczności, dziwnych wydarzeń w tej sprawie jest bardzo wiele. Choćby sam moment znalezienia ciała, prawda? Karol zleca, mówi kolegom, gdzie ciało państwa syna może się znajdować. Tak. Oni je odnajdują i nie dzieje się właściwie, śledczy nie robią nic, prawda? Tak, no nie przyjeżdża na miejsce przede wszystkim pan prokurator, który został powiadomiony telefonicznie. Mamy tutaj stenogram rozmów. Jest na miejsce dwóch policjantów, gdzie nie wzywa ekipy techników, którzy powinni zabezpieczyć to miejsce generalnie. Ja wiem, jak to ma się odbywać, bo mam jakąś tam praktykę w tym. Można powiedzieć, że przyjeżdża karetka, stwierdza zgon i odchodzi się stamtąd z marszu. Nie zabezpiecza się nic. Mało tego, doszliśmy do tego samochodu. Karol odjeżdża z miejsca zdarzenia autem, gdzie nie ma prawa jazdy w ogóle. To właśnie uściślimy. Karol odjeżdża autem państwa syna, tak? Tak. Postronnej osobie, która nie ma prawa jazdy, samochód państwa syna. Tak. Dlaczego policja nie zabrała samochodu na komendę albo nie przyprowadzili nam do domu?
To była nasza własność. Jeżeli nie, to powinna przyjechać kto laweta. Podjął taką decyzję? Zabezpieczone powinno być auto i odwiezione na policję, tak? A nie w ten sposób. No i Karol mnie odprowadza po tygodniu, może po 5 dniach auto. Pachnące, tak? Wyplakowane. No właśnie, jak wygląda ten samochód po 5 dniach? Bo to jest dość dziwne, że ktoś z miejsca zdarzenia, tak, gdzie znaleziono zwłoki państwa syna, bierze nie swój samochód i nie odwozi go państwu, tylko przez 5 dni przetrzymuje u siebie. Dla mnie to jest w ogóle rzecz oczywista, że o coś tu chodziło, bo syn miał zawsze czas, czyste auto, zadbane. On jeszcze 2 dni temu przed, tam sobie coś robił, odkurzał go, także było... On stale go czyścił. Tak, stale ale czyścił. Nie tyle plaka, co było w tym aucie wywalone, można powiedzieć, tak, wyczyszczone, tak. Nie wiem, o co tam chodziło, ale mój mechanik, który się opiekował, serwisował ten samochód, od razu mi powiedział, że auto było rozkręcane, tam gdzie była zmiana biegów, to było wszystko rozkręcane, tu się coś działo w tym aucie, tak. A znał ten samochód, bo go serwisował. Karol mówił, dlaczego go tak długo trzymał? Nie, nie powiedział, tylko powiedział, że oddaje samochód i oddał kluczyki moim rodzicom i odjechał stąd, z tego miejsca, od nas. Tak. Mało powiedział tego, mówił teraz zeznania, że on na drugi dzień odprowadził auto. Nie, to nieprawda. To nieprawda. Auto było 5 dni u niego. No właśnie, śledczy znajdują ciało państwa syna, na miejsce nie przyjeżdża prokurator, nie są zabezpieczone ślady. Oddaje się samochód postronnej osobie, nie robi się żadnych zdjęć. Jakie były te pierwsze dni po znalezieniu państwa syna, jeżeli chodzi o pracę śledczych? Żadne. Oni nie robili praktycznie nic. Myśleliśmy, że będzie sekcja zwłok, że będą jakieś oględziny, że będzie zabezpieczenie śladów na aucie i w ogóle wywiad jakiś środowiskowy. Kompletnie nic. I to nam nie dawało spokoju, bo można powiedzieć, ta pani, która ubierała syna do pogrzebu, ma 40-letnią praktykę i ona zna się na tym jak nikt, można powiedzieć. Powiedziała nam takie rzeczy, że od razu nam fakty przyszły do głowy, że to nie było żadne samobójstwo. Tak? No właśnie, bo śledczy powiedzieli państwu, że państwa syn popełnił samobójstwo. Państwo w to uwierzyli? Na początku może tak, że może coś mu nie poszło, może ta dziewczyna, że coś się czymś zmartwił, ale później, jeżeli takie fakty nastąpiły i to już naprawdę bardzo duże dowody, no to ja mówię, mowy nie ma. Jakub sobie tego, on miał plany, chciał studiować w Poznaniu informatykę i nie było tu nigdy żadnej mowy o żadnym samobójstwie. Kiedy państwo podjęli walkę o prawdę? Bo rozumiem, że był pewien taki moment zwrotny, gdzie państwo zobaczyli, że śledczy nic nie robią. Teoria samobójstwa się nie trzyma całości. Kiedy był ten moment taki zwrotny, że państwo postanowili, że chcą dążyć do prawdy? Trochę musieliśmy dojść do siebie, nie? Ale to jest jeszcze bardzo ciekawe, że ci chłopacy, co byli na miejscu, co ich Karol wysłał na to miejsce, policja ich w ogóle nie przesłuchiwała. Tylko ich spisała na miejscu i dopiero byli przesłuchani jak na naszą prośbę, nie? Na nasz wniosek, na naszego nasz adwokata. Wniosek, żeby przesłuchać tych chłopaków, co tam się stało w tym lesie. Z wielką łaską. Nic, kompletnie nic nie zrobili. A to boli. Gdyby nie państwa determinacja, to pierwsze śledztwo w ogóle by się nie rozpoczęło, prawda? Nie, nie. Nie, by się nie rozpoczęło, bo my od razu na drugi czy na trzeci dzień dostaliśmy pismo z komendy, że sprawa jest zamknięta. Umorzona. Śledztwo umorzono. Znaczy właściwie nie podjęto tego. Nie podjęto, a nie. Już zamknęli. Nie. To jak to można się do tego odnieść? Pierwsze czynności tak de facto uczyniono po kilku miesiącach, tak? Po państwa, tak naprawdę państwa walce o to. Tak, wynajęliśmy tak, prywatnego detektywa. Pan mecenas Rudy zaczął też swoje pisma pisać, żeby podjąć śledztwo. No i zaczęło się dochodzenie, tak? Ale to był w Golubiu Dobrzyniu mierny wynik, tak?
zawsze było coś, ten zawsze wszystko było szybko zamykane. Przychodziły tylko pisma o zamknięciu sprawy. No właśnie, sprawa ta została dość szybko zamknięta. Przychodzi rok 2018, materiał superwizjera. Tak. Coś zaczyna drgać, prawda? Tak, tak. No wtedy tutaj żeśmy się skontaktowali z panem mecenasem Ireneuszem Wilkiem z Warszawy. On prowadził tego typu sprawy, ma wielkie doświadczenie. No i pan mecenas zlecił tutaj pewne śledztwa i zaczęliśmy tutaj no, pewne fakty kojarzyć i składać wszystko do kupy. I, no i można powiedzieć, że wyszło co wyszło, no, widać co no, wyszło. No tak. Właśnie, bo to jest coś, co moją uwagę zwróciło, że Karol, tak, czyli chłopak, z którym państwa syn spędził ten ostatni dzień swojego życia, jego zeznania są zupełnie inne teraz, po projekcji tego programu, a zupełnie inne wcześniej. Nagle okazuje się, że rzekomo państwa syn wcześniej miał mieć myśli samobójcze, że był jakiś kabel z szopy. Rzeczy, o których wcześniej de facto Karol w ogóle nie wspominał. Moim zdaniem to jest dość strasznie dziwne. Tak. No ale on za każdym razem zawsze coś innego mówi. Tak. Karol raz mówi tak, raz mówi tak. Tak. Raz, że był cały dzień w domu, a później, że wychodził. Nie wiem, kiedy on mówi prawdę. Generalnie dużo rzeczy ma wielkie rozbieżności po tych latach, tak? Tak samo mówi, że telefon państwa syna był w domu, że zostawił go w domu, natomiast państwo dostaje ten telefon od tak, policji. Od policji. Ja dostałem do własnej ręki, gdzie tu siedziałem na tej ławeczce, która tu stoi i tyle mogę dla pana zrobić. To, ja tego do końca życia nie zapomnę. Dostałem portfel syna i ten telefon, tak? Tylko nie wiedziałem, że jest wyczyszczony już ten telefon, tak? A czy Karol w którymś ze swoich zeznań powiedział, dlaczego kazał właściwie swoim kolegom jechać w to konkretne miejsce, gdzie znaleziono państwa syna? No bo to jest dla mnie coś niesamowitego, tak? Coś niewyobrażalnego, że państwo jadą do niego, państwu tego nie mówi, natomiast mówi to kolegom, tak? I państwa syn się znajduje. On to wytłumaczył w jakiś sposób? Nie. Nie, nie tłumaczył. Nigdy tego nie wytłumaczył. Państwo ma jakieś swoje takie przeczucia, przypuszczenia, skąd mógł wiedzieć? Może z nim był? Ja twierdzę od samego początku, że Jakub nie był tam sam. Jeżeli człowiek wychodzi w takim stanie, jak wyszedł z tego nasz syn i ma takie obrażenia, jakie były, które potwierdziła pani pracowniczka, właścicielka zakładu pogrzebowego i jej córka, która skończyła studia w tym kierunku, to na pewno Jakub nie był tam sam. Ślady na to wskazują, że Jakub nie popełnił samobójstwa. Nie było bruzdy wisielczej, zwieracze trzymały, ręce były roznegliżowane i wszystkie fakty na to wskazują, że to jest zabójstwo. Pan wspomniał, że on nie był tam sam. Mi się taka jedna rzecz, czytając część dokumentów tej sprawy, rzuciła w oczy, że Karol był w stanie powiedzieć, bardzo dokładnie opisać to miejsce z takimi detalami, że samochód był otwarty, były otwarte drzwi, grała muzyka, a de facto, kiedy on już z tego, co ja wiem, przyjechał na miejsce, to ten samochód już był zamknięty, tak, bo już tam byli koledzy, więc tak. To tak wygląda, jakby on tam jednak nie był wcześniej niż byli policjanci. Może stamtąd wrócił przed policją. Nie wiem, skąd on wrócił, ale skąd się wrócił, tak? Czy tam był? Nie wiem. Nie złapałem go za rękę, nikogo nie oskarżam, tak? Ja powiedziałem, że ja nie chcę nikomu krzywdy zrobić, tylko chcę prawdy, żeby nas Pan Bóg doprowadził do prawdy, co się tam naprawdę wydarzyło, a może był ktoś inny jeszcze. Nie wiadomo, tak? Ale to dla mnie te wszystkie rzeczy dają dużo do myślenia. Skąd Karol wrócił, wchodząc do domu? Po emisji reportażu w Superwizerze rusza kolejne śledztwo. Natomiast w Państwa życiu zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Głuche telefony, ktoś podpala Państwa szklarnię, niszczy krzyż w miejscu, gdzie znaleziono ciało państwa syna? Tak. W tym kierunku zaczęły się różne dziać się różne rzeczy, tak? Na początku, no to co się wydarzyło, ten samochód nam mi opisali, nie? Opisano mi samochód. Zostaw to i napis Keporg. Ale
Przedzwoniłem na policję, przyjechała tutaj do mnie patrol. I przyjechał ten sam policjant, który nas trzymał u góry w pokoju. Tak. Ten sam. I później nie dawało mi to spokoju, jeszcze przedzwoniłem do niego i mówię: słucha pan, co ja mam z tym zrobić? Najlepiej, aby pan to zostawił w spokoju. To jest na stenogramach rozmów i ta rozmowa jest nagrana. Najlepiej, aby pan to zostawił. No i ja sobie to odsłuchałem, nie wiedziałem, że nawet coś takiego do mnie odpowiedział, bo w tym szoku, w tych tabletkach, to dopiero to odsłuchałem. I to już było od razu, że mamy to zostawić. I nic z tym nie robić, tak? No i później dalej, tak? Na cmentarzu było, tak? Później, nie? Tak, tak, cmentarz. Na cmentarzu wylano nam dwa wkłady pełne parafiny na pomnik. Też żeśmy wezwali tam patrol wtedy. No nic, nic wielkiego. No i później no, tutaj w domu tutaj podpalenie? Podpalenie szklarni. Moi rodzice wyjechali samochodem. Ktoś widział dokładnie, że wyjeżdżają i myślał, że nikogo nie ma w domu, ale jednak była moja żona z tyłu na tyle posesji i zauważyła duży ogień w szklarni, tak? I mnie wezwała i zacząłem gasić sam ten pożar, tak? Dobrze, że byłem w ochotniczej straży pożarnej, to wiedziałem, co robić. Ubrałem maskę gazową i weszłem w ten dym czarny od tego plastiku, który tam palił sobie, tak? No, ugasiłem ten pożar. No ale to nie koniec, no później jeszcze jedna rzecz, no to... Ktoś chciał też podpalić drzewo, na którym znaleziono państwa syna, prawda? Tak. Tak, to prawda. Tam powiesiłem taki drewniany krzyż poświęcony przez ojca Piotra w Oborach, bo ojciec Piotr mówi: weź, bo to jest złe miejsce, wylej litr wody święconej, egzercystowanej i ten krzyż, to oberwano koronę cierniową, rozbito tabliczkę, no i usypano kupę liści i podpalono to drzewo. Także telefony na stacjonarny telefon, na komórkowy, Gdzie reagowała nawet policja z Bydgoszczy, gdzie głuche telefony, no i cały czas się coś dzieje, można powiedzieć, tak? Jakieś synonimy. Nawet teraz obserwujemy jeden samochód, który dziwnie jakby jeździł za nami. No właśnie, państwa z tego wszystkiego de facto można powiedzieć prosty wniosek. Ktoś próbuje zastraszyć. Czy wy dacie się zastraszyć tym wszystkim? Czy masz na siebie... Czy macie w sobie jeszcze tyle siły i energii, żeby iść do przodu i walczyć? My pójdziemy do przodu. Na pewno nie przestaniemy na tym, dopóki nie skończymy sprawy do końca. Jeżeli to by była decyzja naszego syna, że chce odebrać sobie życie, to byśmy to zostawili, tak? Ale jeżeli... Ktoś mu je zabrał. To powinno być prawo w Polsce dla wszystkich jednakowe. Mimo tego macie kolejne trudności. Kolejna sprawa, kolejny raz jest umorzona. Tak. Czujecie bezsilność w tym wszystkim? Bardzo dużo. Czujemy to, jak cały czas nas odpychają. Odpychają, żeby się dowiedzieć prawdy. My się nie boimy już teraz. To, co mieliśmy najcenniejsze, straciliśmy. Można powiedzieć, że pracują nad tym najlepsi fachowcy w Polsce, którzy się na tym znają, wchodzą w to różnego rodzaju ekspertyzy, opinie, ludzi, którzy mają naprawdę wielkie doświadczenie. I to jest wszystko odstawiane na bok. Pan wspomniał o ekspertach. Wiem, że w tej sprawie analizy przygotowali twórcy krakowskiego archiwum X, gdzie wskazują, co się wydarzyło, kto ma stać za zabójstwem państwa syna, a jednocześnie wskazali miejscowym śledczym i prokuraturze, co de facto powinni zrobić. Pan myśli, że to w jakiś sposób zmobilizuje miejscowych śledczych do działania? Raczej nie, bo cały czas nam się kładzie kłody pod nogi. Nic w tym kierunku. Jeżdżę na wszystkie przesłuchania, gdzie dla mnie to jest przesłuchania tych ludzi ogromnym ciosem. 60 czy 70 osób, pół szkoły się przesłuchuje niepotrzebnie, gdzie są
bardzo mocne wytyczne i ekspertyza panów tutaj z Krakowa, z Archiwum X, fachowa, gdzie jak powinno być zrobione, to się to wszystko odsuwa na bok i się robi według swoich, dla mnie niezrozumiałych, w ogóle niezrozumiałych wytycznych, niefachowo. To, co jest napisane w ekspertyzie, a przesłuchania i w ogóle śledztwo, to są dwie różne rzeczy. Od śmierci państwa syna minęło 6 lat. Państwo walczą o prawdę, ale jednocześnie gdzieś trzeba w tym wszystkim pewnie, tak myślę sobie, zachować jakąś normalność. W ogóle jeszcze macie państwo miejsce na taką po prostu normalność i złapanie takiego oddechu? Jest ciężko. Na pewno ciężko. Ale to jest nasza priorytetowa sprawa. Mamy przyjaciół prawdziwych w tej całej wspierają naszej nas. Tragedii, to żeśmy zobaczyli dopiero, kto jest naszym prawdziwym przyjacielem, kto nas nie zostawił. Przede wszystkim brać ogrodnicza, opiekuje się nami, zabierają nas na wycieczki. No po prostu tak, wspierają nas jak mogą. O, powiem tak. Państwo przeczytali tą analizę, tam są wskazane konkretne imiona, nazwiska. Gdyby państwo mieli taką okazję powiedzieć coś tym osobom, które z tej analizy wynika, że stoją za zabójstwem państwa syna, to jakie byłyby to słowa? Z mojej strony bym życzyła im tego samego. Niechby zobaczyli, jak to jest. Ja nie mówię o wszystkich ludziach, ale za tymi, co stoją za Jakubem. Niechby posmakowali ten gorycz tych łez, których końca nie ma. A pan, panie Leszku? Dla mnie sprawa wybacz i nie wybacz. Prawda i nieprawda. Ale jeżeli to było zabójstwo i będą na to bardzo mocne dowody, to przeczytałem cały Stary Testament. Powinno być życie za życie. I według Pana Boga powinno być to wszystko. Jestem bardzo wierzącym człowiekiem, nikomu krzywdy bym nie zrobił i nie zrobię, jak nie mam powodów. Uwielbiam sadzić kwiaty i pracować w ogrodnictwie. Chcę tylko prawdy. Chcę wiedzieć, co się wydarzyło tam naprawdę. Myślicie państwo, że kiedyś uda odkryć tą prawdę? Żyjemy z taką nadzieją, tak? Modlimy się za to, i mamy taką nadzieję, że się dowiemy, co się wydarzyło nie tylko u nas, ale w dużo innych sprawach w Golubiu Dobrzyniu, bo to już nie jest tylko jedna sprawa. Tych spraw jest dużo więcej, gdzie wynikło to wszystko w Prokuraturze Krajowej w Warszawie. Tych spraw jest ponad 40. Takich ludzi jak my jest tu dużo. Zwracają się do nas matki, synowie, ojcowie, gdzie chcą, żeby im pomóc. Bardzo niedawno w innej miejscowości wydarzyła się podobna sytuacja, tak? No najgorsze to jest, że ludzie nie mają żadnej pomocy. Żadnej pomocy nie mają. I tu są już fakty, gdzie są wszystkie, pracują nad tym, mówię, tak jak już powiedziałem, najwybitniejsi fachowcy w Polsce, tutaj panowie z Archiwum X Krakowa, którzy tutaj, dla mnie to jest priorytet i w ogóle. No i Prokuratura Krajowa w Warszawie, Toruń też, a pracuje prokuratora, ale chyba w innym kierunku. Właśnie chciałam powiedzieć, na swoją stronę. I tak już na koniec. Pani powiedziała, że straciliście to, co najcenniejsze. Jak wy zapamiętaliście waszego syna, taką jedną historię, która wam najbardziej utkwiła w pamięci z jego krótkiego życia? Dużo jest takiej historii. Ciężko wybrać jako pierwszą. Na przykład tam rośnie takie drzewo. No i mówię, to chodź synek, posadzimy ten krzak. No dobra, posadziliśmy, było twardo. Taka susza była, poliliśmy to. Ja mówię, no tak syn, mówię. Masz dom, posadziłeś drzewo i musisz spłodzić syna. Może tak nie powinnam teraz mówić, a on tak odchodzi, tak się obejrzał do mnie, tak się uśmiechnął. A to mówi dziś?
No i tak zaczęliśmy się wtedy śmiać. To tak, takie fajne, to było takie oczywiste, że te nasze życie będzie takie tutaj długie. Nie wiem, czy byśmy razem mieszkali, czy oddzielnie, ale to tak fajnie wyszło, że będziemy bardzo długo razem. Obok siebie. Czy w tym domu, czy może kiedyś będziemy w innym świecie. Jakub był zawsze wesołym, wspaniałym, czystym chłopcem. Lubił się zawsze dobrze ubrać, lubił się kąpać. Jak gdzieś jechaliśmy na wyjazd jakiś, Kuba, co ci przywieźć? Tata, przywieź mi zawsze dobry dezodorant. No, zawsze taki pachnący. Nawet dziewczyny w szkole mówią, no, jak kupowałem Kuba mu na... mówi, ładnie pachnie. Taki wyprasowany, te bluzeczki, wszystko. Na bezsłowym, dobry dezodorant. To jak Kuba wchodził do autobusu, to wiedzieli, że Szymanda wchodzi. Tu się skończyło nasze szczęśliwe życie. To nie był żaden lump, tylko dobry dzieciak. To był dobry dzieciak, spokojny, uczył się. I informatyka to była pasja, druga pasja muzyka. Naprawiał te komputery, tyle było tych różnych komputerów, tych ludzi, co przyjeżdżali do niego, chcieli, żeby im robił te wszystkie skrzynki, co to przywozili. To się tak pasjonował tym, a muzykę to uwielbiał. Ja mówię, że on z nami jest i będzie cały czas. Na pewno. Jakub Szymanda zostaje znaleziony w tym lesie, powieszony na jednym z drzew. Miejscowi śledczy uważają, że popełnił samobójstwo. Wasza analiza mówi zupełnie co innego. Tak, rzeczywiście tą sprawą zajęliśmy się z Mariuszem w tym roku, na początku tego roku. To są bardzo trudne przypadki, kiedy mamy rozstrzygnąć, czy samobójstwo przy takim powieszeniu klasycznym, bo to powieszenie to jest takie potoczna nazwa, ale już trzymajmy się tego terminu, jest w rzeczywistości samobójstwem, czy też zabójstwem. Tutaj muszę też dodać, że zazwyczaj bardzo ciężko jest dorosłego człowieka powiesić w sposób zbrodniczy, prawda? Także często rzeczywiście regułą jest to, że gdy mamy do czynienia z powieszonymi zwłokami, z ujawnieniem powieszonych zwłok na jakiejś konstrukcji, czy to drzewie zazwyczaj, mamy do czynienia faktycznie z czynem samobójczym. Prawda, można rozstrzygać, że mamy też, tutaj możemy do czynienia z przestępstwem nakłaniania kogoś do popełnienia samobójstwa. Ale pochyliliśmy się nad materiałami sprawy i właściwie mieliśmy dwa dylematy, prawda? Czy dane to zdarzenie związane ze śmiercią Jakuba Szymandy można zaliczyć do kryminologicznej kategorii ciemnej liczby zabójstw popełnionych w Polsce. To było to podstawowy cel tej naszej analizy. Oraz drugi ważny cel, czy w przypadku, gdy policja i prokuratura odstąpiła od jakichkolwiek czynności procesowych na miejscu zdarzenia, czyli nie zostały przeprowadzane oględziny, nie było wykonanych zdjęć, zwłoki nie zostały skierowane do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok, czy jest możliwość w ogóle kontynuacji, prawda, procesu wykrywczego i procesu dowodowego w tej sprawie. Tak się okazało, że tylko na początku jest ten ciemny las, prawda? Zastosowaliśmy metodę, którą opracowałem jeszcze będąc funkcjonariuszem krakowskiego zespołu Archiwum X. To była metoda impresjonistyczna, wprost nawiązująca do techniki impresjonistycznej. Mianowicie w tej technice plamy tworzą obraz, prawda? I jak gdyby w procesie dowodowym też pewne plamy, pewne zdarzenia, pewne zachowania danych
osób, pewne wypowiedzi, to są takie plamy. Jeżeli zestawimy te plamy koło siebie, one często dają bardzo czytelny obraz sprawy. W innym przypadku myślę, że bez zastosowania tej metody nie udałoby nam się dojść do tak kategorycznych wniosków w tej sprawie. Mariusz, bo ta sprawa de facto od początku budzi dużo kontrowersji, jest dużo znaków zapytania. Choćby postawa miejscowych śledczych tutaj. Na miejsce nie wpływa prokurator, nie są robione oględziny, nie ma zdjęć. Samochód Jakuba zostaje wydany osobie postronnej, która nie ma prawa jazdy. Strasznie dużo niedopatrzeń. Tak, w tej sprawie jest wiele niejasności i znaków zapytania. Z przekazanych przez rodziców Jakuba materiałów wynika, że na miejscu zdarzenia ujawnienia zwłok Jakuba nie były przeprowadzone oględziny. Tak jak powiedział Bogdan, ciało nie zostało skierowane do Zakładu Medycyny Sądowej celem wykonania sekcji. Pojazd, którym poruszał się Jakub, został wydany koledze Jakuba, który notabene nie posiadał uprawnień do kierowania tego samochodu, i zwrócony rodzicom Jakuba po 7 dniach w stanie, jak twierdzą rodzice, został on odczyszczony, wyczyszczony z jakichkolwiek śladów, wyplakowany. Tutaj z tych materiałów, które analizowaliśmy, przekazanych, wyłania się taki nieciekawy obraz w tej sprawie i po jej analizie tych materiałów wynika, że śmierć Jakuba mieliśmy do czynienia z udziałem osób trzecich, a tutaj w tym przypadku kolegów Jakuba. No właśnie, w tej analizie wskazujecie, można wręcz odnieść wrażenie, konkretne osoby, konkretne sytuacje, pokazujecie, jak do tego właściwie doszło, skąd ta pewność, tak? Tak jak się powiedziałem, to jest połączenie dwóch metod. Już objaśniłem, na czym polega metoda impresjonistyczna, wykorzystanie metody impresjonistycznej w procesie dowodowym, ale bardzo ważnym drugim elementem to są właśnie te kryminalistyczne ślady na duszy ludzkiej. To jest teoria, którą opracowałem już pod koniec służby w krakowskim zespole Archiwum X. Ja dodam w pokrótce, bo często będę wracał do tych śladów na duszy ludzkiej, że są to ślady dużo pewniejsze w tego typu sprawach właśnie dotyczącej kryminologicznej kategorii ciemnej liczby zabójstw popełnianych w Polsce i na świecie, niż ta klasyczna kryminalistyka, gdzie bada się ślady DNA, prawda, ślady linii papilarnych, ślady traseologiczne czy mechanoskopijne. Ta teoria śladów na duszy ludzkiej w połączeniu właśnie z metodą impresjonistyczną daje pełny obraz, co mogło się wydarzyć w sprawie, ale to już są końcowe wnioski. My na początku musieliśmy po prostu z Mariuszem wytyczyć pewne wersje, prawda? Co my, w jakim obszarze będziemy się poruszać, analizując ten przypadek. A więc właściwie wytyczyliśmy trzy takie kierunki, trzy wersje zdarzeniowe. Pierwsza wersja to była ta wersja wiodąca w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, z którego materiału dostarczyła rodzina Jakuba Szymandy, a mianowicie, że Jakub Szymanda popełnił samobójstwo. To była ta podstawowa wersja. Druga wersja, że osoby trzecie nakłoniły tego 12 listopada 2014 roku Jakuba do popełnienia samobójstwa, oraz trzecia wersja, że osoby trzecie, wprowadzając w stan odurzenia Jakuba Szymandę lub też wykorzystując, że on sam wprowadził się w stan odurzenia narkotykami, doprowadziły do zbrodniczego, do zbrodni zabójstwa. To były te trzy obszary, które musieliśmy poddać analizie. Od razu powiem, że w krakowskim Archiwum X siłą rzeczy musieliśmy się zajmować też samobójstwami, bo w każdym przypadku właściwie kryminologicznej kategorii ciemnej liczby zabójstw musieliśmy rozstrzygnąć, czy dany przypadek, na przykład to też dotyczyło osób zaginionych, czy osoba zaginiona nie popełniła gdzieś samobójstwa, prawda? I przyglądając się tym sprawom dotyczącym samobójstw, zwróciliśmy uwagę na elementy, gdzie zazwyczaj w Polsce na to się nie zwraca uwagi, nigdzie nie jest to opisane w literaturze naukowej, a mianowicie na teatralność zachowania osoby, która ma popełnić samobójstwo. Do tych zachowań teatralnych, histrionicznych, można zaliczyć na przykład list pożegnalny, prawda? Ale też szereg innych elementów istotnych, żeby właśnie
potwierdzić lub zaprzeczyć, że dany przypadek jest właśnie samobójstwem. I zwróciliśmy też jeszcze na inny powtarzający się w tych samobójstwach element, a mianowicie, że osoba, która chce popełnić samobójstwo, często ona się przygotowuje bardzo długi okres czasu, rozmawiając sam ze sobą, rozważając za i przeciw podjęciu takiej, a nie innej decyzji. Ona w ostatnich tych chwili, prawda, przed pozbawieniem się życia, chce sobie zapewnić pewien komfort. Ten komfort jest oczywiście, trzeba bardzo szeroko rozumieć. No, czasami jest tak, że osoba chce się na przykład poszczelić, ale ona nie siądzie na gołym betonie, tylko sobie na przykład weźmie podkładkę, na przykład ze styropianu czy z czymś innym. Ale to nie jest miejsce tutaj, żeby szerzej omawiać ten temat. Zarówno tych takich właśnie zachowań teatralnych w postępowaniu Jakuba nie znaleźliśmy, oraz nie znaleźliśmy właśnie tych czynności świadczących, że on chciał popełnić samobójstwo, że jakiś komfort sobie chciał zapewnić w czasie tej no, ostatniej takiej jakby czynu na tej ziemi świadomej decyzji. To już skłaniało nas, że śledczy tutaj miejscowi po prostu zbyt pochopnie, zbyt szybko stwierdzili, że ten przypadek jest samobójstwem. No właśnie, Bogdanie, miejscowi śledczy de facto nie podjęli żadnych czynności. Dwa dni po zdarzeniu sprawa była zamknięta, nie było żadnych czynności, założono też samobójstwo. A de facto tej takiej teatralności, jak ty mówisz, czy może znaków zapytania było bardzo dużo, choćby postać właśnie tego kolegi, tak? Tego Karola, o którym mówi rodzina. Karol spędził z Jakubem cały dzień, potem Jakub miał odwieźć Karola do domu, Karol twierdzi, że był cały czas w domu, jak go Jakub odwiózł, gdzie jakby wiadomo, że ten Karol skądś wraca w pewnym momencie, to on wskazuje miejsce, gdzie są zwłoki Jakuba, znaczy dzwoni do swoich kolegów i mówi, szukajcie go tam. No, wydaje się tak, czytając te akta, strasznie co najmniej zastanawiające, prawda, Mariusz? Tak, tutaj z analizy przekazanych materiałów i protokołów wynika, że jest bardzo dużo rozbieżności i to są rozbieżności dotyczące tego feralnego dnia, kiedy ci chłopcy przebywali razem ze sobą. Są te rozbieżności, potem są jeszcze większe, ponieważ są inne protokoły i każdy z protokołów wnosi, znaczy nie wnosi nic konkretnego do sprawy, ale zmieniają się pewne wersje w tych protokołach, czyli sposobu spędzenia dnia, udziału, okoliczności, jest kwestia telefonu, który posiadał Jakub, którego według Karola miał nie mieć, a jest zabezpieczony na miejscu zdarzenia przez policję i wydany potem ojcu Jakuba. Z późniejszych ustaleń i badań wynika, że ten telefon został w jakiś sposób wyczyszczony, czyli wykasowane są pewne zapisy w tym aparacie. No jest bardzo wiele okoliczności, które nie zostały wyjaśnione. Zeznania jak gdyby zmieniają się za każdym razem. Jest to inna wersja przedstawiona. Mariusz, wspomniałeś o rozbieżności w protokołach. Może warto posłuchać, co Karol zeznał podczas pierwszego, a co podczas drugiego przesłuchania? Karol w pierwszym protokole z dnia 9 stycznia 2015 roku nic nie wspomina o wizycie Jakuba w szopie i wrzucenia przez niego jakichś przedmiotów do bagażnika samochodu. W swoich pierwszych zeznaniach potwierdza natomiast fakt zabrania dowodu rejestracyjnego od skutera celem wzięcia pożyczki w Lombardzie. Karol w swoich drugich zeznaniach z dnia 27 grudnia 2018 roku podaje, że Jakub nic na temat mandatu nie powiedział. Po kryjemu wziął dowód od skuterka, ja poszedłem do auta, a Kuba do tej swojej szopy, gdzie ćwiczył i przyniósł coś, co wrzucił do bagażnika samochodu. Ja wtedy nie wiedziałem, co on wrzucał. Potem się domyśliłem, że on wtedy musiał wziąć sznur.
Mariusz, co myślisz, widząc takie rozbieżności w tych zeznaniach? No tutaj od początku, jak gdyby mamy do czynienia z różnymi wersjami. Karol na początku twierdzi, że rozstał się z Jakubem, Jakub nie posiadał przy sobie telefonu komórkowego, nie wie gdzie pojechał, wręcz go nawet to nie interesowało. Natomiast dziwnym jest potem, że Karol zabiera innego kolegę i jak gdyby na drugi dzień przyjeżdża na miejsce, szukając czegoś usilnie na miejscu ujawnienia zwłok Jakuba, zabiera z tego miejsca sznurek od snopowiązałki, wrzuca go do bagażnika samochodu i odjeżdżają. Sam przyjazd i jak gdyby lustracja tego miejsca, no, wiele nam tutaj mówi, jeśli chodzi o tą sprawę. Pytanie, czytając akta, są jakieś rzeczy, które tobie się konkretnie rzuciły w oczy, zapadły w pamięć? Już ci powiem, zawsze powtarzam, że takim podstawowym, zasadniczym śladem na duszy ludzkiej jest kłamstwo. Tych kłamstw w zeznaniach Karola możemy wyłapać bardzo dużo, wręcz, tak jak ci powiedziałem, nie znalazłem zachowań teatralnych w postępowaniu, w zachowaniu Jakuba, natomiast znalazłem dużo tych cech właśnie u Karola. Właściwie w analizie stwierdziłem, że on jest wręcz reżyserem. To nie jest tylko zachowanie teatralne, ale on tworzy ten teatr. On jest głównym reżyserem tego całego spektaklu, tej tragedii dotyczącej właśnie śmierci Jakuba. Co mnie jeszcze rzuciło się w oczy? Jak zwykle, ja powtarzam, jest pewien upadek psychologii w Polsce, mianowicie kuriozalne odstąpienie psychologa, który ma sporządzać właśnie opinię, która ma rozstrzygnąć, czy dany przypadek jest samobójstwem, czy też nosi znamiona jakiegoś innego przestępstwa. Pani psycholog na wstępie stwierdza, że odstąpiono od rozpytania w tym przypadku rodziny, ponieważ ze względów etycznych oraz z uwagi na to, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że rodzice Jakuba, jego znajomi, bliscy będą w tej sprawie subiektywni i będą stosować mechanizmy obronne, które będą zniekształcać ten obraz. No ja przyznam się szczerze, każdy ma z nas mechanizmy obronne i ja nie rozumiem w ogóle takiego dla mnie bełkotu pseudopsychologicznego. Panie, wspomniałeś o obrazach, tak? Próby odtworzenia obrazów. Mnie na przykład w tych aktach rzuciło się w oczy to, jak po znalezieniu Jakuba Szymandy Karol zachował się w szkole i to, o czym mówiła jego jedna z nauczycielek, która jakby opowiadała to, co Karol widział na miejscu zdarzenia, tak? Gdzie on szczegółowo był w stanie odtworzyć każdy fragment tego miejsca. Zaskakujące? Mówisz już o pewnej wisience na torcie. To było właśnie to podstawowy protokół, który dał nam podstawy do właśnie stwierdzenia w tej sprawie kategorycznych wniosków, a mianowicie to, że Karol właśnie po tym zdarzeniu opowiadał tak, że on odwieszał, jak gdyby on te zwłoki Jakuba zdejmował z drzewa, co w świetle innego materiału w ogóle nie miało miejsca, dodał najistotniejszy może element, a mianowicie, że Jakub prawdopodobnie stał na masce samochodu. I wtedy zrozumieliśmy, dlaczego ten samochód Karol przez 5 dni nie oddawał prawowitym właścicielom. Ten samochód nosił ślady czyszczenia i ślady polerowania maski i właśnie dachu samochodu. To nie bez kozery po prostu ktoś manipulował w tym samochodzie, tylko po prostu chciał te klasyczne ślady materialistyczne, kryminalistyczne po prostu usunąć, żeby nigdy nie dojść tej sprawie do prawdy. Mariusz, co ty sądzisz o tych zeznaniach pani nauczycielki? Myślę, że tak jak powiedział Bogdan, one wiele wnoszą, ponieważ gdzieś w szkole pojawia się relacja jak gdyby przebiegu zdarzenia, o której nie mógł mieć, nie biorąc udziału w tym zdarzeniu, kompletnie pojęcia Karol. Nawet w związku z tym gdzieś tam ze strony szkoły pojawiły się jakieś działania, żeby mu pomóc w tym wszystkim. Dziwnym jest też jego zachowanie, kiedy opuszcza ceremonię pogrzebową. To są jak gdyby takie obraz jego postępowania jest naprawdę w tej sprawie bardzo,
bardzo dziwne i trudne do wytłumaczenia. Panowie, czy waszym zdaniem Jakub Szymanda został zabity? Tak. Na podstawie tego materiału, z którym myśmy się zaznajomili, kserokopiami tego materiału, mogliśmy stwierdzić kategorycznie, że 12 listopada 2014 roku Jakub Szymanda został pozbawiony życia przez osoby trzecie. No właśnie, w okolicy, w miejscowości, gdzie mieszkał Jakub, mówi się nie wprost, tak? Mieszkańcy mówią, że to nie był przypadek, to nie było samobójstwo, to było morderstwo. Wy opiszecie to w swojej analizie, rodzina nie wierzy w samobójstwo. De facto poza miejscowymi śledczymi wszyscy mówią, że to nie było samobójstwo i zastanawiam się, czy przy tylu wątpliwościach właściwie jak to jest możliwe, że ta sprawa drugi raz została umorzona. Być może tutaj wiesz co zaważyło, że tak naprawdę organom ścigania nie chodzi o ustalenie prawdy, w jakich okolicznościach doszło do śmierci Jakuba Szymandy, tylko bardziej się interesują, żeby nie wyszło ich jakieś lenistwo, jakieś odstąpienie od podstawowych działań na miejscu zdarzenia. I myślę, że to jest główny czynnik, który powoduje, że no, do tej pory ta sprawa nie została wyjaśniona. Mariusz? To tutaj, tak jak powiedział Bogdan, ten czynnik, czyli brak działań na miejscu zdarzenia, wszystkie okoliczności, brak pewnych wykonanych czynności powoduje to, że jak gdyby organy ścigania odsuwają od siebie tą sprawę, chcąc, żeby jak najszybciej została zamknięta. Rodzice Jakuba Szymandy od 6 lat walczą, aby wymiar sprawiedliwości wyjaśnił wszystkie wątpliwości związane ze śmiercią ich syna. Prokuratura okręgowa w Toruniu 17 kwietnia 2020 roku umorzyła śledztwo w tej sprawie. Mecenas Ireneusz Wilk, reprezentujący rodzinę, złożył zażalenie na podjętą decyzję. Analiza przygotowana przez twórców krakowskiego Archiwum X zawiera listę czynności, jakie powinna podjąć prokuratura, aby wyjaśnić sprawę śmierci Jakuba Szymandy. Tymczasem po nagraniu tego odcinka, a jeszcze przed jego publikacją, odezwały się do nas osoby, które mają wiedzę dotyczącą tej sprawy. Jedną z osób, która może wiedzieć, jak wyglądały ostatnie chwile Jakuba Szymandy, jest syn policjanta. We'll be right back.